Mistrzostwa Polski się skończyły, a najbliższa impreza to 34. Mariusz Witecki już na pewno myśli o tym, jaki będzie skład. Tak, no, skład znamy, że no, przyjedziemy dobrym, szybkim składem, ponieważ Solidarność jest płaska, więc stawiamy tu na skuterów. Jedziemy jak zawsze z ochotą na walkę, będziemy walczyć, a co z tego będzie, zobaczymy. Także to... Kto będzie liderem? Patryk Stosz. A kto będzie na niego pracował, żeby... No, na pewno będzie Bartosz Rudyk, Damian Papierski będzie, Igor Sęk, jak mówię, skrzydło. Z jakimi nadziejami? No, będziemy jechać z etapu na etap. Będziemy się koncentrowali na każdym kolejnym etapie i zobaczymy, co to nam przyniesie. Także nie nastawiamy się na nic konkretnego. Jedziemy walczyć. Ale dla Was chyba najważniejsze to jest etap końcowy w Stalowej Woli. Sponsor. Znaczy tak, no, w Stalowej Woli mamy siedzibę sponsorów. Jednak ekipa jest zarejestrowana w Rzeszowie. Także no, myślę, że tutaj bardziej będziemy chcieli się przed naszymi sponsorami pokazać. Jesteśmy, mówię, mamy siedzibę, jesteśmy drużyną z Rzeszowa. Ale Ty na pewno będziesz chciał, żeby się pokazali Twoi chłopaki. Tak, no wiadomo, że Solidarność to jest taki wyścig, gdzie gdzieś jest nam bliżej sercu. Zawsze przejeżdża przez Kielce, przez moją, gdzie mieszkam na co dzień. Zawsze przejeżdża obok siedziby naszych sponsorów. Dlatego ja kiedyś zwyciężyłem wyścigu Solidarności Olimpijczyków, więc mówię, na pewno 2012 roku. Więc na pewno będziemy walczyć o zwycięstwo na każdym etapie, ale mówię, będziemy chodzili po prostu kolejno z dnia, z etapu na etap. Życzymy sukcesów.